Nietypowe pociski w ciałach ukraińskich cywili. Czym strzelali Rosjanie? Rosja użyła w Buczy broni znanej z I wojny światowej. Lekarze medycyny sądowej znaleźli w ciałach cywilów zabitych przez Rosjan w Buczy fleszetki, małe rzutki umieszczane w pociskach, by zwiększyć siłę rażenia. Fleszetki często stosowano w czasie I wojny światowej, poinformował brytyjski The Guardian. Znaleźliśmy kilka naprawdę cienkich, podobnych do gwoźdź przedmiotów w ciałach mężczyzn i kobiet. Bardzo trudno jest je znaleźć w ciele, są zbyt cienkie. Większość tych ciał jest z regionu Buczy i Irpienia, powiedział Guardianowi Władysław Pirowski, ukraiński lekarz sądowy przeprowadzający sekcję zwłok znalezionych w masowych grobach. Niezależni eksperci do spraw broni, którzy przejrzeli zdjęcia metalowych rzutek znalezionych w ciałach w Buczy, potwierdzili, że są to fleszetki. Neil Gibson z brytyjskiej grupy Phoenix Inesict zauważył, że pochodzą one z 122-mm pocisku artyleryjskiego 3SH-1, używanego przez rosyjską artylerię. Według wielu świadków z Buczy rosyjska artyleria wystrzeliła pociski z fleszetkami na kilka dni przed wycofaniem się z tego obszaru pod koniec marca. Były używane w czasie I wojny światowej fleszetki umieszczane są w pociskach czołgowych lub artyleryjskich. Każdy pocisk może zawierać do 8000 takich 3-4 cm rzutek. Gdy wystrzelony pocisk detonuje, fleszetki rozpraszają się na dużym obszarze. W momencie uderzenia w ciało ofiary, rzutka może tracić sztywność, wyginając się na kształt haka, a jej tylna część z lotką często się odrywa, dodatkowo raniąc ofiarę. Były używane jako broń przeciwpiechotna w czasie I wojny światowej, gdy zrzucane były przez samoloty. W czasie II wojny światowej nie były powszechnie stosowane, natomiast pojawiły się ponownie na wojnie w Wietnamie. Choć grupy broniące praw człowieka od dawna zabiegają o zakaz używania fleszetek, nie są one zabronione przez prawo międzynarodowe. Jednak użycie nieprecyzyjnej, śmiercionośnej broni na gęsto zaludnionych terenach cywilnych stanowi naruszenie prawa humanitarnego. Obecnie są one rzadko używane w działaniach wojennych, choć czasami stosują je siły zbrojne Izraela, między innymi w operacjach wojskowych w Libanie i Strefie Gazy. W marcu 2008 roku zginął od nich Fadel Sheina, palestyński dziennikarz i kamerzysta współpracujący z agencją Reutersa.